No zaraz chuj mnie jasny zastrzeli z pistoletu laserowego, a potem ciebie, Krysia, przy okazji jedź, teraz musiał wyprzedzać, nie mógł poczekać, aż sobie przelecę. Tadeusz, czym ty się tak denerwujesz? Zaraz wyprzedzi, to ci zjedzie na bok. Wyprzedzi, w takim tempie to za godzinę. Zapłaciłem za autostradkę 7,50, to chcę zap***ać, ile fabryka dała, a nie wlec się za tirem. Jedź! No nareszcie wyprzedził. Dobra, zjeżdżę ch**u na bok. Co? No nie gadaj, że następnego będzie brał. Mówiłem? No teraz to się doigrał. Tadek, zostaw to radio. Halo, ch**u jeden ze skani sp***olny. Wiesz, dlaczego mówię do ciebie ch**u? Bo jesteś ch**em. Wyłączył radio, cwaniaczek. Przestraszył się. No zjeżdża nareszcie. No, teraz go wyćwiczę. Pa, Krysia, i ucz się. Tadek, proszę cię, odpuść mu już. Widziałaś? I jeszcze raz, żeby dotarło do pustego łba. Co, kondonie? Było fikać? Tadek, proszę cię, jedź normalnie, zaraz będą kłopoty. Ten jak poszedł, jebany lewym pasem. Czej, Krysia, zaraz mu pokażę. Czej, Krysia, bo do kibelka zajedziemy na chwilę. Znowu? Przecież dopiero co sikałeś. Kawy się opiłem, to mi się chce, nie? Kawy? Prostatę se zbadaj, do lekarza pójść, tyle razy mówiłam, to nie, tylko będzie lał co 5 minut. Dobra, dobra. O cholera. Już? Odechciało mi się, wiesz? No zapal! Cholera, co się dzieje? Aha, na gazie go kręcę. No co jest? Benzynka też ci nie smakuje? Czy nie ma? Nie no, niemożliwe, rezerwa się dopiero kilka miesięcy temu zapaliła. No, nareszcie! O kurde! No i się doigrałeś, mówiłam, że będą kłopoty! Teraz idź i przeproś! Kurde, zastawił mnie, nie wyjadę. No ja... Widziałaś, Krysia? Nowiuśki samochód! I co narobiłeś, baranie? Mam nadzieję, że nie masz ocei. Będziesz musiał płacić ze swoich, Krysia! Dzwoń na policję! I ciesz się, że cię tylko zabiłem, psia pompo, bo byłem nieźle wk***ony. Pożałuję z tego... Dzięki, Kasperek. Wk***ona baba uzbrojona w pazury jest gorsza od chłopa uzbrojonego w armatę.